Marta, widzów na pewno zaskoczył brak Marka w odcinku świątecznym. Czy my możemy wyjaśnić, dlaczego go nie było? Z tego, co wiem, to Marek dostał zaproszenie na program, bo każdy dostaje zaproszenie i nie przyjechał, czyli jakby to jest jego decyzja. Może po prostu nie chciał, może potrzebował czasu, może potrzebował coś przemyśleć w sobie. Nie miałaś z nim kontaktu? Nie, nie miałam akurat z Markiem kontaktu, więc nie wiem, dlaczego tak prywatnie. Natomiast myślę, że ten kontakt wróci, że to jest... Wszystko jest w życiu po coś i wydaje mi się, że wszystko też ma swój czas, więc zakładam, że może się nad jeszcze spotkamy. Marek pewnie ma wiele rzeczy po rolniku do poukładania sobie w głowie, można tak powiedzieć? Ma i że każdy z nas ma wiele rzeczy do poukładania sobie, bo jeżeli ktoś nad sobą pracuje, jeżeli ktoś jakoś grzebie trochę w sobie i w tym, jakim jest człowiekiem, skąd takie reakcje, skąd taka osobowość, to przecież nawet dochodzi do jakichś rodzinnych historii, doświadczeń, dlaczego ja tak reaguję na pewne rzeczy, tak? Chcę wiedzieć, jacy byli moi dziadkowie, jacy są moi rodzice, to mniej więcej wiem, więc na pewno ma dużo do przerobienia, każdy bohater ma. Prowadząca też ma pod wpływem emocji bohaterów, więc jakby życie, tak? To nas skłania do refleksji, to co się dzieje wokół nas, to doświadczenie.